najlepsze projekty powstają na styku human touch i high tech, czyli wtedy, kiedy łączymy wiedzę o człowieku, wiedzę o jego potrzebach i marzeniach z technologią, często najnowszą, po to, żeby tworzyć produkty, które wywołują u osób, które je znajdą w sklepie kiedyś, takie wow, skąd oni wiedzieli, że ja tego szukam. Opowieść o Human Touch dotyczy nie tylko tego, że tak rozumiemy sens projektowania, czyli że inspiracją dla projektu powinny być przede wszystkim właśnie wiedza o potrzebach i marzeniach ludzi, ale też dlatego mówimy o tym Human Touch, bo praktycznie nam się to udaje. Tak się złożyło, że właśnie w grupie tej zarządzanej przez naszą rodzinę organizacji jest uniwersytet znany z tego, że jest jedną z lepszych szkół psychologów. Doświadczenie z projektowania w oparciu o wiedzę o człowieku przenieśliśmy też do School of Form. To jest szkoła, która uczy projektantów w zupełnie nowy sposób. Jest to unikalny w skali europejskiej projekt, który właśnie próbuje połączyć kilka światów, dając możliwe najlepsze przygotowanie projektantom. Uczymy wpierw studentów socjologii, psychologii, antropologii i filozofii, dając im narzędzia do tego, żeby mogli poznawać różne ludzkie potrzeby, mieli ludzi podglądać w sytuacjach, w których ludzie zachowują się szczerze i w ten sposób inspirować się do rozwiązania różnych ważnych ludzkich problemów. Z drugiej strony dajemy im dużo wiedzy praktycznej, mają pracownie porcelany, umieją być stolarzem, ślusarzem, umieją szyć i posługiwać się kamerą. Wszystko po to, żeby nabrali odwagi i śmiałości, że wszystko, co wymyślą, jest w końcu możliwe do wykonania. A jeszcze z innej strony pracują z najlepszymi projektantami, którzy uczą ich tego, jak te właśnie odkryte ludzkie marzenia przekuć na konkretne bardzo projekty. W sumie w ogóle uważam, że Polacy przez to, że żyliśmy wiele lat w komunie, nauczyli się zaradności, czyli takiego umiejętności stworzenia rzeczy potrzebnych z rzeczy kompletnie czasami niepotrzebnych. Przykładem zaradności jest kosiarka zrobiona ze silnika zepsutej bralki i z czterechkółowego wózka dziecięcego. Mówię o tej zaradności dlatego, że w Polsce bardzo wiele osób umie tworzyć rzeczy, które są potrzebne. Natomiast po drugiej stronie ważne jest to, żeby tą zaradność wykorzystać w sposób kreatywny. Kreatywność to przede wszystkim domena ludzi, którzy są odważni, ponieważ u podstaw kreatywności jest danie sobie prawa do tego, żeby zmienić świat. Takie prawo przyznają sobie tylko ludzie, którzy są odważni, mają poczucie własnej wartości. Jednym z bardzo ważnych elementów tego, żeby to był sukces, jest umiejętność pracy w zespole. Uważam, że właśnie to, żeby umieć stworzyć zespół, który uzupełnia swoje kompetencje, więc składa się z ludzi o bardzo różnych umiejętnościach i wiedzy, powoduje, że można doprowadzić do tego, że ta wiedza nie tylko się sumuje, ale się potęguje. W efekcie taki mały zespół potrafi zrobić rzeczy, na które wcześniej nie byłoby stać nawet Leonardo da Vinci. Wierzę w sens silnych, mądrych, interdyscyplinarnych zespołów. Inną bardzo ważną kompetencją, która ułatwia być członkiem dobrego zespołu kreatywnego, jest próba spojrzenia na wszystko do góry nogami. Mówiąc inaczej, bardzo często radykalna innowacja polega na tym, żeby zaprzeczyć wszystkiemu temu, co do tej pory robiliśmy. Najprościej to widać na przykład na firmach, które próbują wiecznie obniżać koszty produkcji, szukając sposobu na sprzedaż po tej stronie, że mają coraz tańszy wyrób. Najczęściej to się kończy tym, że ten produkt przestaje mieć jakąkolwiek wartość i jakość, więc jedyną drogą jest zawrócić i pójść w kompletnie przeciwnym kierunku, stawiając na to, żeby to były produkty coraz lepsze, coraz lepiej wykonane i oczywiście w konsekwencji też nieco droższe. Tak czy owak, radykalizm innowacji jest jednym z ważnych cech. Jeżeli będziemy tylko chcieli poprawiać istniejące produkty, nigdy nie stworzymy wyrobów radykalnie innych,
odpowiadających na ważne potrzeby. Przykładem tego, kiedy takie radykalne myślenie przynosi dobre efekty, jest m.in. na przykład wspierana troszkę przez nas firma Tre, która ma taki claim do swojej marki, mówiący o tym, że lepsze życie polega na tym, żeby odrzucić wszystko to, co zbędne. Czyli tworzymy tam produkty, które mają tą cechę, że są najprawdopodobniej najlepsze w swojej dziedzinie i skupiamy się na maksymalnie na jakości tych produktów, zakładając, że dużo lepszą metodą jest oferowanie i sprzedanie wyrobów, które są bardzo dobrej jakości, do których się przywiążemy, będziemy z nich wiele lat korzystali, a co więcej, może damy je w prezencie własnym dzieciom, niż iść drogą, która jest dzisiaj powszechna, to znaczy, że produkujemy wyroby w możliwie krótkim życiu, wyroby, które w ciągu najbliższych kilku tygodni uznamy za zbędne i kupimy nowe. Więc próbujemy pójść w kompletnie przeciwną stronę i okazuje się, że ta radykalna zmiana znajduje coraz więcej chętnych i firma zyskuje dobrą reputację w świecie. Żyjemy w czasach, kiedy bardzo wiele firm i ludzi żyje w komforcie. Pojawiają się ciągle nowe zamówienia i bardzo wielu firmom odpowiada to, co aktualnie doświadczają. To znaczy, że są na przykład podwykonawcą zleceń przywiezionych z Zachodu. I to powoduje, że dla nich próba wejścia na obszar, w którym w ogóle będą kreowani nowe produkty, wydaje się z jednej strony niepotrzebna, z drugiej strony trudna i niebezpieczna. Mamy dużo sukcesów w biznesie i one hamują radykalną innowację. Trzeba mieć naprawdę sporo samozaparcia, żeby przestać być podwykonawcą, a zostać kreatorem własnej marki i własnych produktów. Ten komfort powoduje, że jesteśmy mniej zdeterminowani i w efekcie mniej gotowi do ryzyka. Natomiast jest oczywiste, że kreatywność u podstaw ma jednak odwagę i determinację. Można wejść na tą ścieżkę kreacji na skutek katastrofy albo na skutek tego, że ma się spore ambicje i chce się człowiek porwać z motyką na słońce. Nikomu nie życzę katastrofy, raczej namawiam do tego, żeby poszli w kierunku kreatywności, bo będą mieli takie ambicje. Wierzę w to, że w polskim biznesie, który osiągnął bardzo wysoki poziom produkcyjny, ma świetne technologie i maszyny, pojawi się, zwłaszcza przy okazji sukcesji, młode pokolenie, które będzie chciało zrobić coś więcej niż rodzice. To znaczy nie tylko mieć fabrykę, która świetnie sprostać potrafi zamówieniom przywiezionym z Zachodu, ale będzie ich też stać na stworzenie własnego działu rozwoju i stworzenie produktów, które mogą być unikalne. A to jest pierwszy krok do własnej marki. Ja się wychowałem trochę w teatrze. Teatr z natury rzeczy musi być innowacyjny. Nie można robić tych samych premier co roku. Trzeba iść do przodu i konkurować z całym światem. Więc jakby nabrałem wiary w to, że nas stać na takie działania. Teatr jest też obszarem, w którym łączy się setki różnych kompetencji. Od rzemieślniczych, poczynając, a kończąc na artystycznych. Więc jak gdyby miałem trochę szansy w życiu doświadczyć tego. Później stworzyliśmy wiele potrzebnych elementów do tego, żeby to zadziałało. Z jednej strony założyłem School of Fun, która przygotowuje projektantów do pracy w zespole. To jest bardzo ważna cecha tych projektantów. Oni sami są gotowi do pracy w zespole, nie boją się współpracować z ludźmi, którzy nie są projektantami. Dążą do tego, żeby nawiązać relacje i z ludźmi z marketingu, i sprzedaży, i z technologii, i z produkcji. Z innej strony, tu gdzie jesteśmy, czyli w Concordii Design, mamy konsultantów, którzy pomagają firmom przejść z tego obszaru, kopiuje do obszaru, kreuje. To jest skomplikowany proces, on dotyczy też zmiany mentalności, dlatego potrzebni nam są coachowie i psycholodzy, bo to jest często rozstanie się właśnie ze swoimi dotychczasowymi przekonaniami i nawykami. Z innej strony kształcimy studentów na studiach podyplomowych z design managementu. To jest takie narzędzie, które ułatwia wejście w świat projektowania przez taką sprawdzoną technologię procesu projektowego. Z innej strony pokazujemy sami przykłady, jak to się udało u nas we firmie.
jak udało nam się połączyć technologów, humanistów, psychologów w projektowanym procesie projektowym, którego skutkiem na przykład są meble smart, które, wiemy to z badań, znacznie przyspieszają gotowość szkolną dzieci i ułatwiają im start w szkole. Tam było sporo innowacyjnych rozwiązań, między innymi to, że to jest mebel, który zgodnie z instrukcją montuje dziecko pod opieką ojca lub mamy. To całkowicie zmienia stosunek w efekcie dziecka do mebla. Ten mebel zaczyna być dla dziecka najważniejszą rzeczą na świecie, co z kolei ułatwia mu przygotowanie się do szkoły, więc niby prosta rzecz, ale skutki są niezwykłe, bo jak mówię, z badań wyszło, że ta gotowość szkolna 15 razy szybciej przyrasta, kiedy ma się takie właśnie biurko. Pokazujemy te nasze różne przykłady po to, żeby zachęcić innych młodych, zwłaszcza właścicieli firm, do tego, żeby weszli na drogę innowacji i żeby zrozumieli, że kluczowym pytaniem w procesie innowacji nie jest pytanie, jak to zrobić, tylko po co to robimy. Więc też pokazujemy rolę humanistów w tym procesie, bo na pytanie, po co chcemy to zrobić, umieją odpowiedzi, znaleźć tą odpowiedź umieją psycholodzy i humaniści, a nie tylko inżynierowie, więc tu jest też ten właśnie wspomniany wcześniej styk human touch i high tech, kiedy wiedza o człowieku i wiedza technologiczna dają szansę na stworzenie unikalnych produktów. W sumie mam nadzieję, że w ogóle nadchodzi czas, w którym we firmach będzie więcej takiej myśli o tym, jakie wartości firma daje, na jakich wartościach jest zbudowana, co łączy ludzi we firmie. O tym też pisze notabene profesor Hausner. Ma taką analizę, która kończy się definicją firmy idei, czyli firmy zbudowanej na wartościach. To ma w konsekwencji prowadzić do tego, że firma nie buduje swoich kompetencji rynkowych na konkurencji i rywalizacji, tylko stawia na kooperację i na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem. Wyraźnie widać, że w internecie przybywa zainteresowanie produktami, za którymi jest content, albo przed którymi jest content, czyli wiedza o potrzebach ludzi. Internet, który ma wiele swoich słabych stron, jednak ma też tą pozytywną, że tam ludzie o pewnym poziomie wiedzy i doświadczenia, ale też oczekiwania, też wiary w sens wartości, się jakoś mogą odnaleźć, odszukać i wspólnie się wspierać. Bardzo się rozwija współprojektowanie produktów z użytkownikami. Bywa coraz więcej sytuacji, w których idziemy w kierunku tego, żeby się dzielić wiedzą, kompetencjami, dzielić się też doświadczeniem. Świat będzie taki, jak go sami stworzymy. Mówiąc inaczej, jeżeli chcemy oddychać świeżym powietrzem, nie możemy palić styropianu w piecu. I to dotyczy każdego obszaru, również tego, że jeżeli będziemy budowali swój biznes na agresji, na tym, że klient musi być naiwny, bo inaczej nie kupi naszych produktów, że trzeba go otumanić, żeby go oskubać, to jeżeli będziemy chcieli żyć w fatalnym świecie, to możemy prowadzić takie biznesy. Jeżeli chcemy żyć w lepszym świecie, to musimy firmę też oprzeć o wspólnych wartościach, w których i klient, i nasz dostawca, i my sami zyskujemy na tej współpracy i że każdy jest w efekcie zadowolony, a nikt się nie czuje oszukany.